19. Kołobrzeg. Adam i Mikołaj wracają do domu po akcji wymiany koła w ciężarówce. O, Patryk dzwoni. Cześć, Patryk. Halo, cześć Mikołaj, słuchaj, mam problem. Jadę do dziewczyny. Wziąłem malucha na przejażdżkę. Długi czas stał. Dojechałem na stację na głębokiej rezerwie, zatankowałem go. Jadę, maluch zaczął szarpać. I zgasł. Nie mogę go uruchomić, czasem się śpieszę. Dobra, powiedz mi, gdzie ty jesteś dokładnie? Jestem niedaleko ulicy Mińskiej. Przez rondo będzie widać, maluch stoi na awaryjnych. 20 minut no. Jesteśmy. No dobra. No, dobra. No cześć. No, z kobietami nie ma żartu, wiesz. Chwila spóźnienia. Powiem ci tak. Chwila spóźnienia. Będzie piłowane. Po 20 minutach mechanicy są na miejscu. Patrz, jest. Jest. Podchodzę do lądowania. Zetknięcie z ziemią klapy 500. Co jest problem z maluszkiem? Awarii uległ Fiat 126P z 1999 roku. Jest to wersja Town z silnikiem o pojemności 650 cm3 i mocy 24 koni mechanicznych. Musimy go zepchnąć na pobocze. Na dawaj kierunek. Tak szybko? Upachi. Ta bryka ma tylko 2 tony mocy, szybciej nie da rady. 3. Dobra! Mikuś, wiedź kondo. Wiedź kondo. Szarpo i zdech. Tak, i nie da się. A może spróbować? Aha. Coś jest nie tyle. Odezwie się i to już jest koniec. Mogę zaraz kręcić i kręcić. I nie zapali. Mechanicy podejrzewają awarię układu paliwowego. W maluchu jego główne elementy to pompa paliwa i gaźnik. Zadaniem pompy jest dostarczanie benzyny z baku do gaźnika. To właśnie tam powstaje mieszanka paliwowo-powietrzna, która umożliwia pracę silnika. Adam odkręca przewód paliwowy, żeby sprawdzić, czy pompa paliwa będzie podawać benzynę. Mogę go zapalić. Dobra! Żebyśmy się nie zajerali. Dobra! Wszystko śmierdzi.